około godziny 19.30 dostaliśmy informację, że na drodze krajowej nr 94 doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Na miejscu obecne były już zespoły ratownictwa medycznego zajmujące się osobami poszkodowanymi. Działania straży pożarnej polegały na odłączeniu akumulatorów oraz zabezpieczeniu pojazdów pod względem przeciwpożarowym. Osoby poszkodowane, z informacji, które uzyskaliśmy od lekarzy będących na miejscu, były w stanie dobrym. Było to 5 osób, w tym jedno dziecko.